Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was do zrobienia ze mną takiego kotka. Kotek ma 35 cm wysokości i jest zrobiony z włóczki Himalaya Dolphin Baby. Do zrobienia tego kotka użyłam całej włóczki szarej oraz troszeczkę niebieskiej. Do zrobienia kotka będziecie potrzebowali szydełka 3,5 mm, tak jak już wspomniałam, dwóch kolorów włóczki Himalaya Dolphin Baby, troszkę włóczki czarnej, cieńszej, ja użyłam Yarn Arm Jeans do wyszycia noska, oczu, brwi, plastikowych oczek o wielkości 12 mm, i troszkę białej włóczki tutaj do wykończenia oczu. Nóżkę zaczynamy robić od magicznego kółka i 8 półsłupków. Jeśli nie wiecie, jak zrobić magiczne kółko, to na moim kanale znajdziecie w podstawach szydełkowania krok po kroku, jak je zrobić. I teraz robimy 8 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Zaciskamy. W następnym okrążeniu do każdego oczka, w każdym oczku robimy 2 półsłupki. Tak więc pod koniec okrążenia powinniśmy mieć 16 oczek. Jeśli nie wiecie, które oczko jest pierwsze, to liczycie sobie od tyłu oczka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tu jest nasze pierwsze oczko i w nim robimy 2 półsłupki. 1, 2. W kolejnym znów 1, 2. Trzecim 1, 2, w czwartym znów 2 półsłupki, w piątym to samo, teraz szósty. Siódmy raz 2 półsłupki i ostatni 8. Teraz sobie proszę jakimś markerem zaznaczyć koniec okrążenia. A następnie zwiększamy do 24. Robimy więc. W pierwszym oczku 1 półsłupek, w kolejnym oczku 2 półsłupki. I znów 1 półsłupek i 2 półsłupki. I znów 1 i 2. I tak robimy do końca okrążenia. W jednym oczku 1 półsłupek, następnie 2 półsłupki, 1, 2, 1, 2. I na koniec tego okrążenia będziemy zmieniać kolor na ten podstawowy. Szary, u mnie to jest taki gołębi. I zostało mi ostatnie oczko, w którym będziemy robić 2 półsłupki, ale najpierw robimy 1 półsłupek. A drugi półsłupek tylko łapiemy za tą nitkę roboczą, odrywamy resztę nitki, bierzemy nasz drugi podstawowy kolor i kończymy ten półsłupek drugim kolorem.
Zaznaczamy koniec okrążenia. Ja jeszcze dla pewności tutaj sobie zwiążę. A następnie jeszcze to wyrobię w robótkę. Jedno okrążenie robimy bez zmian, jeden półsłupek w jednym oczku i tak 24 razy, ponieważ mamy 24 oczka w okrążeniu. Te nitki dajemy tutaj na szydełko, łapiemy naszą nitkę roboczą i robimy półsłupek. I w kolejnym to samo. I jeden półsłupek w jednym oczku i tak do końca okrążenia. Po zrobieniu tego okrążenia robimy 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, a następnie robimy 6 zmniejszeń, czyli łapiemy 2 półsłupki, ale nie za obie nitki, tak jak do tej pory, a łapiemy tylko za te zewnętrzne nitki. I tak 2 półsłupki, jeden po drugim, tylko za te zewnętrzne nitki, łapiemy nitkę roboczą i robimy półsłupek. I tak robimy 6 zmniejszeń, jedno już mamy zrobione, kolejne 2, 3, 4, 5 i ostatnie zmniejszenie, 6. Następnie robimy 6 pojedynczych półsłupków do końca okrążenia. 1, 2. W następnym okrążeniu robimy 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Następnie robimy 3 zmniejszenia, czyli znów łapiemy dwa przednie oczka tylko za przednią nitkę i robimy zmniejszenie. Proszę tutaj uważać przy tych zmniejszeniach, żeby dość mocno zaciskać te nitki, żeby dziurki nie były widoczne. Jeśli nie umiecie mocno zaciskać, to nawet można wziąć o rozmiar mniejsze szydełko tylko na te zmniejszenia. 2 i ostatnie, trzecie. Następnie robimy 6 półsłupków do końca okrążenia. 1 i teraz mamy 15 półsłupków w okrążeniu i robimy 5 okrążeń bez żadnych zmian. 1 półsłupek w jednym oczku. W następnym okrążeniu robimy 3 półsłupki pojedyncze. 1, 2, 3. A następnie robimy zmniejszenie, czyli łapiemy dwa oczka za przednie nitki i robimy półsłupek. Następnie znów 3 półsłupki pojedyncze. 1, 2, 3.
I znów zmniejszenie. I na końcu 3 półsłupki pojedyncze i zmniejszenie. 1, 2, 3. I tu nam przypada zmniejszenie. Następnie robimy 7 okrążeń bez żadnych zmian, 1 półsłupek w jednym oczku. W okrążeniu mamy 12 oczek, więc w jednym okrążeniu robimy 12 półsłupków. I tak jak powiedziałam, robimy 7 takich okrążeń. Po zrobieniu 8 okrążeń nasza noga wygląda tak i musimy włożyć wypełnienie. Po wypełnieniu naszej nogi musimy ją złożyć na pół, tak żeby to zgięcie było na przodzie naszej nogi. Więc musimy dojść do tego zgięcia, które jest z tyłu. Tutaj zgięcie prowadzi do przodu i musimy zrobić oczek tyle, żebyśmy byli tutaj w miejscu zgięcia. 1, 2, 3. Jeszcze jedno. W moim przypadku były to 4 półsłupki, ale to różnie może wyjść w zależności od tego, jak mocno zaciskacie na swoim szydełku. I teraz musimy zamknąć naszą nogę. Łapiemy więc z jednej strony i z drugiej strony za oczko, za obie nitki. Tutaj i z drugiej strony. Też za obie nitki i robimy półsłupek. Kolejne oczko to samo. I półsłupek. I znów to samo. I półsłupek. Proszę nie ominąć żadnego oczka, żeby noga nam tutaj była dobrze i ładnie zamknięta. I tutaj na końcu jeszcze łapiemy za oczko niżej i robimy dodatkowy półsłupek. Następnie odrywamy tą nitkę. Robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka, przyciągamy nitkę i zaciskamy. I tak nasza noga już jest zakończona. Tak jak powiedziałam, proszę zrobić jeszcze jedną taką nóżkę. Ucho zaczynamy robić od magicznego kółka i 5 półsłupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnie zaciskamy i w każdym oczku, a jak już wspomniałam wcześniej, jest ich 5, robimy po 2 półsłupki, tak żeby na koniec okrążenia mieć 10 oczek w okrążeniu. 1, 2 i w następnym oczku znów 2.
I ostatnie oczko nam zostało. Jeden półsłupek i drugi półsłupek. Zaznaczamy sobie markerem koniec okrążenia i powiększamy w dalszym ciągu. Robimy najpierw jeden półsłupek w jednym oczku, w następnym oczku dwa półsłupki. I znów jeden półsłupek, dwa półsłupki, jeden półsłupek, dwa półsłupki i tak do końca okrążenia musimy mieć 15 oczek. Jeden półsłupek i w kolejnym oczku dwa półsłupki. Jeden i dwa. I w następnym znów jeden półsłupek i w kolejnym dwa półsłupki. I znów jeden półsłupek i dwa półsłupki. Jeden półsłupek i dwa półsłupki. Jeden i w ostatnim oczku dwa półsłupki. Teraz mamy 15 oczek w okrążeniu i tutaj nam się wygina w tą stronę, ale musimy wypchnąć, ponieważ to jest nasza prawa strona, tutaj jest lewa. I w następnym okrążeniu robimy dwa pojedyncze półsłupki i w trzecim oczku dwa półsłupki. I znów jeden półsłupek, dwa półsłupki. Jeden, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa. No i tak do końca okrążenia. Jeden półsłupek, jeden półsłupek i dwa półsłupki. I znów jeden półsłupek i dwa półsłupki. I teraz mamy 20 oczek w okrążeniu i robimy, będziemy powiększać po bokach jedno oczko z jednej strony i drugie oczko z drugiej strony. W jednym oczku będziemy robili tutaj dwa półsłupki, w drugim z drugiej strony też dwa półsłupki, a resztę półsłupków będziemy robili pojedynczych. I żeby to było wiadomo, że jest równo z tej i z tej strony, robimy najpierw 9 pojedynczych półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9. W 10 robimy 2 półsłupki. 1, 2. I znów w 9 kolejnych robimy po jednym półsłupku. I w ostatnim, w tym, który mamy marker, to jest 10 nasz, 10 nasze oczko, robimy 2 półsłupki. Więc najpierw 9 pojedynczych. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i w tym oczku z markerem 2 półsłupki. Zaznaczamy i kolejne okrążenie robimy, kolejne dwa okrążenia robimy w taki sam sposób, tylko ponieważ już dodaliśmy po jednym oczku z jednej i z drugiej strony, tak więc robimy 10 pojedynczych i w 11 robimy dwa półsłupki,
z drugiej strony znowu 10 pojedynczych i w tym z markerem 2 półsłupki. I w kolejnym okrążeniu robimy 11 pojedynczych, w 12 robimy 2 półsłupki, 11 pojedynczych i 2 półsłupki. I tak robimy dwa okrążenia, spotkamy się pod koniec drugiego. Po zrobieniu tych dwóch okrążeń mamy 26 oczek w okrążeniu i robimy jedno okrążenie po jednym półsłupku, czyli 26 półsłupków, już bez żadnych dodawań. Po prostu jeden półsłupek w jednym oczku. Po zrobieniu tego okrążenia odrywamy nitkę, przeciągamy, zaciskamy, to będzie schowane w środku i tak nasze ucho jest gotowe. Będziemy je tak przyszywać do reszty ciała i w taki sam sposób robimy drugie ucho. Ja już sobie zrobiłam. Zaczynamy robić od magicznego kółka. I 8 półsłupków. Zaciskamy. I w następnym okrążeniu powiększamy do 16. Robimy więc w każdym oczku po 2 półsłupki. 1, 2. I jeszcze może wspomnę, że pod koniec tego okrążenia będziemy zmieniać kolor. 3, 4, 5, 6 i ostatnie oczko, 15 półsłupek i 16 ostatni półsłupek, tylko łapiemy za ten kolor, odrywamy, bierzemy drugi nasz podstawowy kolor i kończymy już tym drugim kolorem. Tutaj sobie dla pewności związujemy i robimy jedno okrążenie bez żadnych zmian, jeden półsłupek w jednym oczku i tak 16 razy, ponieważ tyle mamy oczek w okrążeniu. Tutaj dajemy po przebiciu się przez oczko, dajemy te dwie nitki na szydełko. Przeciągamy naszą nitkę roboczą i robimy półsłupek. Wtedy te nitki będą też wrobione w naszą robótkę. 2. Trzy. I teraz robimy 5 pojedynczych półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5. A następnie robimy 3 zmniejszenia, łapiemy więc 2 słupki tylko za przednie nitki i robimy półsłupek. Jeden, drugie zmniejszenie i trzecie. I następnie 5 półsłupków do końca okrążenia. Następnie robimy 5 okrążeń bez żadnych zmian, jeden półsłupek w jednym oczku. W okrążeniu mamy 14 półsłupków i w taki sposób robimy 5 okrążeń. Po zrobieniu 5 okrążeń robimy 5 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5. Następnie robimy jedno zmniejszenie, czyli łapiemy 2 półsłupki za
przednie nitki, po czym robimy znów 5 półsłupków, 1, 2, 3, 4, 5 i znów robimy jedno zmniejszenie. Zaznaczamy ostatnie oczko. Następnie robimy jedno okrążenie bez zmian, jeden półsłupek w jednym oczku i tak 12 razy, ponieważ mamy 12 oczek w okrążeniu, ale w ostatnim oczku będziemy zmieniać kolor, ponieważ będziemy robić rękaw. I tak, i tutaj jest już ostatnie nasze 12 oczko. Ja już sobie tutaj niestety urwałam nitkę i mi jest ciężej. Łapiemy tylko za tą szarą nitkę. Bierzemy nasz drugi kolor i zostawiamy taki spory kawałek z przodu. On będzie na wykończenie tego rękawa tutaj. Zostawiamy go sobie z przodu, a resztę przerabiamy nasz słupek. Tutaj możemy sobie związać. I tak, ta część musi być z przodu. O. A tą resztę to sobie wrobimy w naszą robótkę. A tu jest nasza nitka robocza i robimy nią 4 okrążenia bez żadnych zmian. Jeden półsłupek w jednym oczku. I tak 4 okrążenia. Następnie przy zgięciu, tutaj jest przód naszej nogi i zgięcie musi być równo z tym przodem, więc musimy zrobić jeszcze oczka, tak żeby tutaj być na tym zgięciu. W moim przypadku będą to 3 oczka, 3 półsłupki, 2, 3 i jestem teraz na zgięciu, będę przerabiać przez obie strony, ale najpierw muszę wypełnić przed zamknięciem nogę. Po wypełnieniu ręki, ja nie wypełniam tak do samego końca, żeby łatwo ją można było przyczepić później do ciała. Tak dotąd wypełnienie moje jest. Wbijam się z jednej strony przez oczko, z drugiej strony i robię półsłupek. Proszę uważać, żeby nie pominąć tutaj żadnego oczka. I tutaj jeszcze na rogu wbijamy się i robimy ostatnie oczko. Odrywamy nitkę, przeciągamy, zaciskamy i tak nasza rączka już jest zrobiona. Teraz będziemy robić tutaj tą obwódkę naszego rękawa. Wbijamy się pod to niebieskie wszędzie, łapiemy za naszą nitkę roboczą i robimy jeszcze jedno oczko. W kolejnym się wbijamy pod niebieskie, łapiemy za naszą nitkę roboczą i robimy półsłupek. I tak robimy półsłupki dookoła naszej ręki. W robieniu ostatniego półsłupka przeciągamy nitkę, zaciskamy i
chowamy w środek. Tak, proszę zrobić jeszcze jedną rączkę.